Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym filmie przedstawię Wam miejscowość Węgierska Górka na południu Polski. Miejscowość nie jest duża, ale jest tu naprawdę bardzo spokojnie, bardzo czysto. Jest miejsce na wypoczynek. Można oczywiście wynająć pokoje w różnego rodzaju pensjonatach, różne apartamenty. Ale to, co najistotniejsze w tym miejscu, to to, że jeżeli ktoś na przykład chciałby przyjechać z rodziną, czy też na spacer, czy też z małymi dziećmi, z wózkiem, są tutaj chodniki i ścieżki, które dają poczucie takiej natury, spokoju i kultury. Chodzi o to, że nie ma tutaj chamstwa, przynajmniej ja nie zauważyłem, a już wielokrotnie tutaj byłem i bardzo często chętnie tutaj wracam. Jeżeli ktoś jeździ na rolkach, na rowerze, na deskorolce, na czymkolwiek, no to tak jak widzicie, takie chodniczki są porobione na ścieżkach. Tutaj jest tak jakby amfiteatr, miejsce, gdzie są różne imprezy generowane, a dalej idąc sobie tym chodniczkiem dochodzimy do miejsca, gdzie jest parking duży, policja, poczta, urząd gminny i stamtąd można sobie tutaj takim fajnym chodniczkiem dojść. Aż dochodzimy do takiego głównego deptaka, który znajduje się tutaj przy wodzie. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Tutaj po lewej stronie jest taka siłownia, na której można sobie na świeżym powietrzu troszeczkę poćwiczyć. Jest też boisko do gry w piłkę, siatkówkę, tak jak widzicie. I naprawdę sporo osób sobie tutaj przyjeżdża na spacer. Nie po to, żeby jakieś wielkie aktywności fizyczne realizować, ale właśnie na taki jakiś spacer. Czy to na rowery, czy to na różnego rodzaju inne aktywności. Sporo osób także poza rowerami właśnie bierze wózek z małym dzieckiem, rodziny sobie tutaj spacerują. Jest czysto, jest naprawdę bardzo przyjemnie. Dodatkowo zaraz Wam pokażę, jak to wygląda od strony samej wody. Dojdźmy teraz do głównego deptaka. Wszystko jest tak zrobione, że na rolkach można jeździć i w jedną, i w drugą stronę. Mimo takiej kostki jakby brukowej jest równo. Wczoraj jeździłem na rolkach tutaj. Jak widzicie, ścieżka piesza, ścieżka rowerowa i tak się to prezentuje, zobaczcie. Co chwileczkę są tutaj takie zatoczki, gdzie można sobie usiąść, odpocząć, szum wody sobie jest przy nas. Zobaczcie, ładnie, naprawdę bardzo spokojne miejsce. Dodatkowo w tej gminie tutaj są różne forty obronne. O, tutaj jest na przykład znak w prawo. Idąc tam dalej, dojdziemy do fortów obronnych. Samochodem wyjeżdżając spod tego parkingu przy policji, jadąc w prawo i na pierwszym rondzie w lewo, tam jest bunkier, jest stary helikopter rozebrany, różnego rodzaju moździerze i inne takie przedmioty wojenne, które naprawdę robią wrażenie. Do bunkra oczywiście za opłatą można wejść, można sobie zrobić naprawdę fajne fotki. Zobaczcie, jak to wygląda. Tu jest zielony szlak rowerowy, tak jak widzicie. Czysto, ładnie, przyjemnie. Można się nad wodą tutaj położyć, na przykład na kocyku, jeżeli sobie weźmiemy. Zobaczcie, jak tu się prezentuje wszystko. Lubię tutaj przyjeżdżać, bo tu jest po prostu przyjemnie. Można wziąć sobie bez problemu zwierzęta, pieska. Zobaczcie, jak się dzieci bawią. I tak na wzdłuż takich miejsc jest jeszcze więcej. Tam jest taki most i idąc przez ten most jest wszystko ładnie obrukowane, można tak powiedzieć. Idzie się lekko w górę, lekko w lewo i znowu w prawo i tam jest taki taras widokowy, okrąglak, taką panoramą na Węgierską Górkę. Ale także obok jest specjalne miejsce na duże ognisko, nawet na 20 osób, oraz taki szałas drewniany dla osób, które chcą sobie zrobić tam ognisko, kiełbaski, ziemniaczki. Wystarczy oczywiście drewna nazbierać, no i oczywiście jakąś podpałkę, coś do palenia. Jest bezpiecznie, jest przyjemnie. Tu za tym mostem. Do tego miejsca, gdzie tutaj teraz jesteśmy, bardzo łatwo dotrzeć, bo wystarczy samochodem zaparkować przy poczcie, przy policji. Tam jest duży parking i stamtąd jak zaparkujemy, to idziemy po prostu tym chodniczkiem w stronę tutaj, jak widzicie, tego głównego deptaka. Bardzo przyjemnie, bardzo spokojnie, polecam, naprawdę polecam. Pokażę Wam jeszcze inne ciekawe miejsca. Tak dokładnie jeszcze Wam pokażę ten plac zabaw, który tutaj jest.
dlaczego na nim się tak skupiam? No bo najczęściej tutaj, jak zauważyłem, przejeżdżają rodziny z dziećmi i pewnie interesuje ich to, czy rzeczywiście można tutaj odpocząć, zrobić sobie taki jakby mały piknik, bo niekoniecznie tylko musimy spacerować, prawda? Można sobie tutaj przyjść, w szachy zagrać, usiąść, wyciągnąć smakołyki, coś sobie zjeść, poćwiczyć troszeczkę sobie na świeżym powietrzu. Wszystko jest bezpieczne, jak poobserwowałem te elementy, nie ma tutaj odchodzących, jakichś zepsutych. Wszystko działa tak jak trzeba, więc w moim przekonaniu jest bardzo bezpiecznie i widać, że tutaj węgierska górka dba o takie miejsca. Dobra, pokażę Wam następne ciekawe miejsce. Oczywiście, tak jak mówiłem, ścieżki rowerowe są, zatem na rowery też warto przyjechać, założyć na bagażnik i rowerkiem sobie tutaj pojeździć w kilka stron, no bo jak widzicie, jest po prostu do tego infrastruktura. Nie trzeba mieć rowerów górskich, mogą być spokojnie miejskie. Zatem idziemy dalej. W okresie letnim jest tutaj czynne kąpielisko. Zobaczcie. Więc w okresie letnim jest to dodatkowa atrakcja tego miejsca. A teraz Wam pokażę inne ciekawe miejsca w węgierskiej górce, do których być może niektórzy nie dochodzą, a jest tam miejsce, w którym można sobie zrobić ognisko. Tak więc zobaczcie, jak ludzie wypoczywają sobie w spokoju, szum wody. To jest naprawdę bardzo przyjemne. Pójdziemy teraz na ten most, przejdziemy tym mostem i pokażę Wam to, o czym wcześniej wspominałem, żebyście mogli sobie tutaj też przyjechać i tak samo wykorzystać w bardzo przyjemnej atmosferze czas rodzinnie, czy też na przykład we dwoje, a infrastruktura do tego tutaj w pełni zachęca. Zanim wejdziemy tutaj na most i pokażę Wam inne ciekawe miejsca, tutaj są takie różne tablice informacyjne, gdzie można sobie odczytać różne informacje, gdzie można się wybrać rowerem. Zobaczcie, rowerem z Bielska Białej na Słowację. Spójrzcie. I z Bielska Białej, zobaczcie, przez węgierską górkę na Słowację. Dlatego nie dziwcie się, że naprawdę sporo osób tutaj przyjeżdża, zostawia samochody, zdejmuje rowery i po prostu wybiera się w trasy rowerowe w jedną albo w drugą stronę. Jak będziecie chcieli, to oczywiście zróbcie sobie stop klatkę i będziecie mogli sobie na przykład wydrukować te różne informacje. Zatrzymuję na chwilę kamerę, jak widzicie, żebyście mogli ostrą sobie klatkę na przykład wyciągnąć. Bardzo polecam wszystkim się tutaj wybrać, bo moim zdaniem warto. Gmina Węgierska Górka położona jest w południowej części województwa śląskiego. Wchodzi w skład powiatu żywieckiego, bezpośrednio granicząc z gminami Radziechowy, Wieprz, Jeleśnia, Milówka, Ujsoły. W jej obręb administracyjny wchodzą sołectwa Cięcina, Cisiec, Węgierska Górka, Żabnica. Pod względem geograficznym gmina Węgierska Górka położona jest w dolinie rzeki Soły, na zboczach Beskidu Śląskiego i Żywieckiego. No dobra, nie będę Was tu już zagadywał. Tutaj możecie sobie zobaczyć. I stąd też jest szlak na Baranią Górę, 4,5 godziny, Fort Waligura i Fort Włóczęga. Myślę, że do Fortu Waligura Was zabiorę. Tak więc idziemy teraz na most. Na moście oczywiście sporo różnych kłódek, które nie wiem, czy powinny być wieszane, bo ostatnio zauważyłem różnego rodzaju informacje, że te kłódki oczywiście są wyrazem miłości, różnego rodzaju związków, jednak
100 takich kłódek już waży parę kilogramów, a 1000 takich kłódek to może ważyć już znacznie więcej. I to może spowodować takie kłódki właśnie, że po pierwsze nie jest to ładne, motor zewieje, najczęściej najtańsze są kupowane i to jest naprawdę niezbyt atrakcyjne. A z drugiej strony obciąża także konstrukcję, która została przygotowana oczywiście bez tych kłódek, ale dobra, pomijmy to. Zobaczcie, jak można fajnie wypoczywać nad wodą, przy wodzie, spacerki, rower. Bardzo ładnie, bardzo przyjemnie. I tu z drugiej strony także sporo możliwości. A teraz pójdziemy tam do góry. Jak już wspominałem, u góry jest taki taras widokowy, taki okrąglak. Tam Was zabiorę. Ale to, co jest bardzo istotne, dlaczego Wam chcę bardzo polecić to miejsce, to to, że jest tutaj czysto, ładnie, przyjemnie, równiutko. I nawet jeżeli idziemy właśnie z wózkami, no to nie ma tutaj żadnego problemu. Ok, tu są różne przystanki, Nadleśnictwo Węgierska Górka. I tu na przykład mamy pierwszy przystanek, Trakt Cesarski. I zobaczcie. Ładnie, czysto, przyjemnie. Idziemy do góry. Tutaj jest ten taki okrągły taras widokowy, przystanek dwójka. Co chwileczkę różne tablice informacyjne. Beskidzkie lasy. Proszę bardzo. Idziemy dalej do fortu. Tutaj dochodząc w górę, tutaj jest taka droga. Wszędzie są ławeczki, można sobie usiąść, odpocząć, a my idziemy dalej. I dochodzimy tutaj do takiego skrzyżowania, gdzie można iść drogą asfaltową. Z kościół pod wezwaniem świętego Maksymiliana Kolbe w Ciejscu, 3 km. A tutaj w prawo mamy Fort Wali, góra 300 metrów. Więc pójdziemy sobie teraz w górę, odbijemy i dojdziemy do Fortu Wali Góra. Tak więc trochę przyrody, szlak czerwony jak widzicie. 300 metrów to niedużo, więc naprawdę w obuwiu nawet sportowym można tutaj się udać. Nie trzeba mieć obuwia górskiego. Więc idziemy 300 metrów. Pięknie las. Ptaszki śpiewają. Jeszcze chwilka i będziemy zaraz przy Forcie Wali Góra. Przystanek czwarty. Rośliny chronione. Stąd wchodzimy. I idziemy dalej czerwonym szlakiem. Zawsze na drzewach mamy kolor szlaku, więc zawsze się trzymamy. Idziemy dalej. Przystanek szósty. Zwierzęta. Wilk, lis, ryś, sarna, jeleń, dzik, niedźwiedź brunatny i głuszec zwyczajny. Idziemy dalej. Zaraz będziemy mieli fort. I już tutaj sobie schodzimy w dół i tam widać już bunkier. Więc szybciutko idziemy. Hop, 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 hop. I zaraz Wam to miejsce zaprezentuję. Zobaczcie. I bardzo mało osób tutaj idzie pozwiedzać ten fort, bo nie chce im się z tej asfaltowej drogi schodzić pod górkę. Zachęcam Was zawsze do tego, abyście jednak troszeczkę ruszyli się właśnie w te ciekawe miejsca, takie jak
forty, niech wasze dzieci sobie pooglądają, jak to wygląda. Zobaczcie tutaj. Zobaczcie. Takie miejsca są poukrywane i dostępne dla tych, którzy troszeczkę się ruszą. Chcemy zobaczyć ten fort. Fort Waligura. Pokażę wam to miejsce. W węgierskiej górce jesteśmy. Więc zejdziemy sobie tutaj po schodach. Tutaj ze szlaku czerwonego. Blisko centrum. I tutaj jest fort. Przejdziemy go może od tej strony. Tutaj zasieki u góry porobione. Pewnie, żeby nikt nie wchodził do góry. Przejdziemy dookoła, jeżeli się uda. Tam jest kopuła strzelecka, strzelnicza. Jeżeli dobrze się orientuję. Zejdziemy tutaj. Hop! Hop! O! Zobaczcie, jak się to prezentuje. Tutaj jest kłódka. Można wejść do środka. Idziemy dalej. Tutaj jest jakaś brama. Tak się to pięknie tutaj prezentuje. Zobaczmy coś więcej. Tradytor artyleryjski Waligura. Jeden z 16 planowanych i 5 wybudowanych w okresie lipca i sierpnia 1939 roku schronów bojowych, czyli jest to schron bojowy. Rygla obronnego Węgierska Górka. Mimo, że trwały jeszcze prace budowlane, schron został obsadzony przez załogę w dniu 30 września 1939 i na prędce wyposażony w uzbrojenie w dniu następnym. Dowódcą schronu został porucznik Leopold Galocz, zastępca plutonowego Paweł Tatur. Widzicie, jakie ciekawostki? Pokażę wam jeszcze kilka zdjęć z bliska. Armaty 76,2 mm. I jeszcze tutaj przystanek 5, fort Waligura. Tak się to miejsce prezentuje. Nie można do środka wejść, więc więcej wam tutaj nie pokażę. Przejdziemy teraz do innych ciekawych miejsc. Tak jeszcze tylko informacyjnie, nie zalecam oczywiście wchodzić na bunkier.
Jest tam kamera, jeżeli ktoś by oczywiście wchodził, to pewnie odpowiednie służby przyjadą. Tak więc nie polecam, bo nie ma co niszczyć oczywiście. Tutaj w dół można zejść do fortu Włóczęga, jeżeli dobrze pamiętam, ale niestety nie ma tam za bardzo co oglądać, więc jeżeli ktoś chce, to oczywiście tędy może jakby zawracać sobie. Ale można też iść w innym kierunku, jeżeli ktoś będzie oczywiście miał taką ochotę. Ale nie ma lenistwa, oczywiście idziemy na dół. Chcę wam pokazać, jak to tam wygląda. Jak widzieliście na tej mapie, na tym planie, że coś takiego jest, no to jeżeli ja bym wam tego nie pokazał, no to wiecie. Nie ma możliwości, więc wchodzimy bezpiecznie w dół, spokojnie. I zobaczymy, czy coś tam jeszcze zostało. Koniki, koniki. Tutaj schodząc w dół, wracając tak jakby na ścieżkę główną, mamy, jak widzicie, ładny widok. Jeżeli z rana będziecie widzieć naprawdę bardzo ładną pogodę, to warto do Węgierskiej Górki się wybrać, jak już mieliście okazję zobaczyć. Jest tutaj fajna infrastruktura, nawet na taki wyjazd weekendowy, od piątku do niedzieli. I taka ciekawostka dla was. Fort Włóczęga, czyli ten fort, który jest poniżej Wali Góry, to jest tak naprawdę ten dom. Ten, który tutaj widzicie. Nawet na mapie Google możecie to zweryfikować, a dodatkowo można zapytać tu po prostu mieszkańców. Ten dom, a w zasadzie jego podstawa, to właśnie Fort Włóczęga. I stąd, jak widzicie, jest tak samo dobry widok. Więc takie małe badanie wykonaliśmy. I tutaj właśnie ten dom to Fort Włóczęga, albo bardziej taka podstawa. Wejdziemy tutaj dookoła tego domu. I tutaj, jak widać, zobaczcie, ta podstawa betonowa to jest właśnie ten bunkier, który tutaj był kiedyś, a teraz jest na tym budynek postawiony. Ten budynek, który tutaj widzicie. Więc jeżeli ktoś by z was szukał fortu Włóczęga i że to będzie jakiś wystający bunkier, to jak widzicie, o tutaj także podstawa tego domu to jest właśnie ten bunkier. Czyli tutaj ktoś zbudował po prostu dom na bunkrze. To tak informacyjnie. Idziemy dalej. Ten Fort Włóczęga, w zasadzie ten dom na tym bunkrze, znajduje się w odległości około 100 metrów od Fortu Wali Góra i od tego Fortu Wali Góra zeszliśmy tu pomiędzy domami właśnie tutaj. I na zakręcie, gdzie zaczyna się droga asfaltowa, jest właśnie tutaj ten dom, który wam pokazuję jako Fort Włóczęga. Dobra, wszystko już wiecie, więc idziemy dalej. Tutaj na zakręcie tej drogi, która prowadzi z Fortu Wali Góra, właśnie tutaj jest ten budynek Fort Włóczęga. Ten dom w zasadzie już teraz. Zatem, jeżeli teraz wszystko dokładnie sobie zweryfikowaliście, to można było, tak jak myśmy rozdzielili się i poszliśmy sobie do góry szlakiem i tam zeszliśmy do Fortu Wali Góra, albo iść cały czas tutaj tą asfaltową drogą, tutaj do końca i tędy dojść sobie do Fortu Wali Góra. Więc kto jak woli, tędy jest wózkiem, a tam troszeczkę na przełaj. Ok, idziemy dalej. Idąc od Fortu Włóczęga, dochodzimy z powrotem do drogi asfaltowej, szlaku zielonego rowerowego. I teraz będziemy wracać do miejsca, w którym byliśmy przed chwilą. Jak widzicie, ścieżki rowerowe, wszystko dobrze oznaczone. Forty obronne to miejsce, z którego przyszliśmy. Dobra, udajemy się teraz z powrotem.
I wracając, dochodzimy do miejsca, w którym skręciliśmy, idąc do fortu Wali Góra, lekko na przełaj czerwonym szlakiem. Tak więc, jak widzicie, macie dwie opcje do wyboru. Oczywiście, jeżeli ktoś będzie chciał, kościół pod wezwaniem świętego Maksymiliana Kolbe w Ciścu, 3 km dalej, może sobie zaliczyć, idąc dalej asfaltową drogą. Już tam kiedyś byliśmy, więc tam nie idziemy. Idziemy teraz w inne miejsce. I wracając, z powrotem dochodzimy do przystanku drugiego, do punktu widokowego. Miejsca, gdzie można zrobić ognisko, gdzie można usiąść, czegoś się napić. I następnie możemy udać się na przykład do jakiejś restauracji, żeby na przykład coś zjeść, jeżeli oczywiście nie wzięliśmy swojego jedzonka. Mam nadzieję, że zachęciłem Was właśnie do tego, aby do Węgierskiej Górki przyjechać. Cisza, spokój, piękno. Są atrakcje, które można zobaczyć. Tak więc polecam bez dwóch zdań. Miejscowość Węgierska Górka na południu Polski. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. I do zobaczenia w innym ciekawym miejscu. Dajcie znać, czy tutaj byliście, a jeżeli nie, to wybierzcie się tutaj z całą rodziną przynajmniej na jeden dzień, a być może jakiś nocleg sobie weźcie i na dwa dni, tak żeby wieczorem zrobić sobie tutaj ognisko. Trzymajcie się, cześć!